Dzisiaj przed Wami dwa motocykle. Jest jeden problem. Dostaliśmy je razem z Michałem. Całkowicie nowe. Pierwsze pytanie do importera, czy ja w ogóle cokolwiek z nimi zrobić? Czy możemy się pobawić nimi tak, jakby wymagały tego te maszyny? I odpowiedź była prosta. Oczywiście, że tak. Macie nimi się dobrze bawić, macie je dojeżdżać, oni się ich nie boją. Są sprawdzone, przetestowane przez różnych rajderów i na tyle mocne, by po prostu mieć dzisiaj dobrą zabawę. Jest, czy ma to sens. Motocykle w teorii dla amatorów, ale już po takich pierwszych kilometrach wydają się pokazywać trochę więcej. Z drugiej strony można w cenie troszkę wyższej od tego, ale zdecydowanie niższej od tego kupić motocykl, który ma homologację i jeździć nim po normalnych drogach. A tego trzeba ze sobą wozić wszędzie. Więc gdzie sens, gdzie logika? Zaraz zobaczymy. Dobra, więc NXT 300. 26 koni mocy, 120 6 kg, więc nie jest to najlżejsza maszyna. Bardzo solidnie wyglądający wahacz. Niesamowicie solidnie wyglądające piasty. Silnik produkcji Zhongshan. Składana tutaj dźwignia zmiany biegów. Silnik chłodzony cieczą z rozrusznikiem. Mamy w pełni regulowane z przodu zawieszenie trójstopniowo. Z tyłu dwustopniowo, jeśli chodzi o amortyzator. Dziwnie umieszczoną stacyjkę. Licznik motogodzin. Regulowane, składane klamki. Słychać nas z kilometrów. Nie wiem, czy to się dobrze skończy dla mnie. Podejrzewam, że jedynymi ograniczeniami do tego motocykla jestem ja, bo tak to on idzie wszędzie. Tu ziomek z nowym Bronco. Jak tam? Dobra zabawa? Troszkę strategicznie dość za to zrobiłem, że usiadłem najpierw na 300, potem przesiadłem się na 250, bo naturalnie rzecz ujmując, to ten powinien być zdecydowanie kupowany jako pierwszy motocykl. Ogólnie często słyszę pytania, po co właśnie są takie stopniowania, po co tak blisko siebie te motocykle były. Szczerze mówiąc, ja sam się zastanawiałem nad zasadnością wprowadzania chińskich crossów, które są już stosunkowo drogie i ten rozstrzał jakby pojemności jest bardzo blisko siebie. 250-300, niby tylko 50 cm sześciennych pojemności, ale 19 koni, a 300 już ma 26, jest chłodzona cieczą, ma dużo lepsze wyposażenie, w związku z czym faktycznie ta cena jest jakby adekwatna do tego, co dostajecie. Mówiąc, 300 może nie tyle, co jest za silna, ale jest na tyle wyrywna już, że usiadłem na to i zdecydowanie lepiej mi się tym jeździło. Tą maszynę naprawdę da się lubić. Koła nie wyglądają, żeby dostały jakoś mocno,
podczas tej jazdy. Ale oponki naprawdę tutaj dobrze trzymają, dobrze dają sobie radę. Jest spoko. Ten zawias, zobaczcie, daje radę. Wychodzicie z takiej chopki na gumie, jest moc. Cały czas na dwójce jadę. No, a tu już można się przepić do hamulcy, które już chyba to wspomniałem wcześniej. Tu wydają mi się... Tu wydaje mi się zdecydowanie lepsze, bo delikatnie naciskam na klamkę, a raczej na dźwignię hamulca tylnego i on hamuje. Przód też. Ok. Nie są tak wypasione jak tamte klamki, że się gną w jedną, drugą stronę, nie mają regulacji, ale tam mankamentem moim zdaniem jest to, że ta klamka, ona powinna przy wywrotce podnieść się do góry, złamać, nie? A ona się łamie w dół. Co jak trafiałem w nią kilka razy, to mi się schowała. I to było takie mało intuicyjne i przyjemne. Generalnie tak, NXT250 mamy zawieszenie upside down z przodu. Nie ma podanego niestety skoku, a nie mam miarki, żeby to dokładnie zmierzyć. Ważne jest to, że w trakcie jazdy mówiłem, że jest troszkę za miękki ten tył, ale jest też jego regulacja napięcia wstępnego i zdaje się szybkości działania, szybkości odbicia. W związku z powyższym jesteśmy w stanie sobie to wyregulować. Przód nie dobijał ani razu, mimo jakichś tam wyskoków na gumę, także jest taki mega uniwersalny. Jeśli ktoś by chciał go mieć regulowanego, no to wtedy NXT300 już ma 3-stopniową regulację zawieszenia z przodu i 2-stopniową zawieszenia z tyłu. Rzeczy, które odróżniają mnie od takich tanich crossów chińskich, to chociażby ten wahacz, jak sobie przyjrzycie się, jest taki siermiężny, konkretny, potężny, więc ma szansę to przeżyć troszkę. Lampa z przodu, żarówka LED-owa, wiadomo, nie homologowana, ale po co to komu w krosie, w razie W, jakiś nocny rajdzik to też ogarnie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Wychodzi na to, że prawie nic nie spaliliśmy paliwa. Także chyba oszczędne. A nie, dobra, zeszło z półzbiornika. No to nie są aż tak oszczędne, ale no, praktycznie cały czas na pełnej manecie idą. I to też ciekawe, że w tym motocyklu, mimo jakiegoś delikatnego odławienia, co na silniku na dotarciu jeszcze niedokładnie ustawionym, nieskalibrowanym perfekcyjnie mogło się zdarzyć. I zawrotne 19 koni mocy. O, bardziej gumowy. Ale lepszy hamulec z tyłu ma, moim skromnym zdaniem. Troszkę mi się dławi, ale to może dlatego, że ostygł do tego czasu. Zaraz, tutaj. Tego nie przemyślałem. Wszystko delikatnie, powolutku, z nadmiarem mocy dosłownie. Podsumowując, NXT250 w dniu dzisiejszym jak dla mnie zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Z tego względu, że po prostu troszkę może słabszy dla bardziej początkujących, ale ja też nie mam jakiegoś genialnego doświadczenia w jeździe crossami i po piachu. Generalnie nie lubię jeździć po piachu, niemniej jednak powiem szczerze, jakbym takie coś miał częściej do użytkowania, to jestem gotów pokusić o stwierdzenie, że ten piach szybko bym polubił. Czymś przytarłem, ale jak widzicie, z dwójeczki ten sprzęt sobie absolutnie wszędzie daje radę. On po prostu taka kozica, nie? Jest ewidentnie za miękki dla mnie, więc tylny amortyzator przydałoby się podciągnąć.
bo strasznie mi tutaj tańczy. Oponki kleją. Hebel jest jakby lepiej ustawiony niż w 300. Kurczę, jest naprawdę przyzwoita maszyna. 8,5 tysiąca złotych. Do nauki? Czy po prostu treningów? Jako zapasowa sztuka. Polubił, bo po prostu to lata. I jeśli się zastanawiacie nad sensownością takiej 19-konnej 250 w terenie, w krosie, to tak, to ma naprawdę sens i zdecydowanie warto najpierw od tego zacząć i później przejść na 300, która jest o 6 koni, 7 koni mocniejsza. A to już całkiem sporo, prawda? Przy masie 125 kg. To naprawdę czuć, że tamten motocykl zupełnie inaczej chce jechać. No i co najważniejsze, cena. Oczywiście ta jest pojęciem, czy wysoka, czy niska, to pojęcie względne, zależy kto na to patrzy, ale moim zdaniem zamiast męczyć motocykl taki codzienny nasz adventure, próbować nim upalać właśnie w ciężkich warunkach terenowych bez jakiegoś specjalnego doświadczenia, to naprawy takiego sprzętu wyjdą Was zdecydowanie więcej niż zakup tego motocykla, bo jego eksploatacja będzie banalnie prosta. Jeden, może 1,2 litra oleju raz na jakiś czas, zaworki na śrubach, prosta regulacja. Silnik tak na dobrą sprawę to jest jakieś 1600-1700 zł nówka. W takiej gorszej wersji ten Zongshena pewnie będzie kosztował coś koło 2-2,5 w tych granicach, w tych widełkach. Prosty gaźnik, w razie W, jeśli chcecie zasmakować starego oldschoolowego tuningu, to też tutaj bez najmniejszego problemu da radę to ogarnąć. Na upartego chłodniczka oleju, cylinder 300 cm też się da tutaj wrzucić na AliExpressie. Nie brakuje takich patentów i troszkę sobie ten sprzęt przedłużyć. A też ciekaw jestem, czy przypadkiem Moretti, czyli jakby nie było magazyn części importera, którym jest BNB, czyli Barton, czy na przykład już nie mają takich zestawów, to jest do zweryfikowania. Ale podejrzewam, że tak, a jeśli nie mają, to może jest to jakiś pomysł, żeby przedłużyć, bo nie każdy będzie od razu sprzedawał to i kupował sobie 300, tylko może będzie chciał polubać przy swoim aktualnym sprzęcie, a jest naprawdę fajną zabawką. Kurczę, bardzo męczący, ale tak pozytywnie męczący dzień. I cóż, nas czeka jeszcze droga do domu, znaczy do samochodu, do lawety, więc jeszcze chwilka zabawy, a ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Klasycznie zapraszam, tudzież proszę zostawcie po sobie znak w postaci subskrypcji, lajka i tym podobnych innych, wiecie, pierdół. Wiem, że nie muszę o tym mówić, ale z drugiej strony nie zaszkodzi. Także dzięki za oglądanie raz jeszcze, do następnego, cześć. Jakby co, dementuję, że się przewróciłem. Po prostu łatwiej było mi go postawić, tudzież położyć, niż postawić na stopce bocznej, która jest ewidentnie za długa. I cwaniak, no zresztą zobaczcie, ona jest poniżej linii kół. Więc trzeba go znaleźć taki teren równiutki, żeby był, można było go ustawić. Więc teraz sobie leży na podnóżku, na ladze i no, opiera się, nie, nic mu się nie stanie. Druga sprawa, hops, jedną ręką stosunkowo da radę to podnieść. O, w sumie, no dobra, ale w dołku akurat go ustawiłem. Yeah.